Szanowni Państwo, zapraszam na Festiwal Zbliżenia Kultur, który odbędzie się w ramach Dni Łochowa w najbliższą sobotę. Znakomity projekt etniczny prezentujący obszar muzyki ludowej, folkowej naszego regionu, tak jak wspominałem, oraz zaproszonych gości z Choculszczyzny, głównie z Kosiwa, którą zaprezentujemy muzykę Mazowsza, Podlasia i Kosiwa. Gorąco zapraszam. Mam nadzieję, że te zbliżenia kultur bardzo nas zbliżą i dla mieszkańców pokazanie różnorodności muzyki Europy Środkowej będzie znakomitym czasem na wypoczęcie i poznanie tej muzyki. Będzie grało cztery zespoły z Łochowa, Bratanki, Werkodia z Warszawy oraz dwa zespoły z Kosiwa. Zapraszam serdecznie, Łochów na Was czeka. Pozdrawiam. A gwiazdą wieczoru będzie znany Państwu zespół rockowo-folkowy Bratanki. Obecna wokalistka Agnieszka Dyk świetnie sobie radzi zarówno ze starymi utworami takimi jak Czerwone Korale, jak i nowymi utworami takimi jak Mamo, ja nie chcę wyjść za mąż. Także gwarantujemy Państwu naprawdę świetną zabawę. Zapraszamy od godziny 16 do samego rana. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Łochów, regionu i Mazowsza, zapraszamy gorąco i serdecznie w najbliższą sobotę na Dni Łochowa do naszego miasta. Wśród wielu gwiazd wystąpią gwiazdy z Ukrainy, z miejscowości Kosiw, z którym nasza gmina współpracuje od wielu lat. Witam serdecznie, proszę Państwa. A teraz będę mówić w ukraińskim. Witaję Was, drodzy друзі, droga gromado, od Ukrainy, od naszej parafii. Я є отець Роман, косівський декан Української Греко-Католицької церкви. І хочемо сьогодні вас сердечно запросити на спільну зустріч, на спільний концерт від серця в серце з України у Польщу. Дуже радо чекаю вас на цю спільну зустріч. Слава Ісусу! Dzień dobry, drogi mieszkańcy Łochowa. Zapraszamy wszystkich was na Dni Łochowa, gdzie będzie występować zespół Słoneczna Struna i zespół Duet Bravo. Zapraszamy posłuchać ukraińskich piosenek, gucujskich melodii. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, że nas zaprosili na Dni Łochowa, żeby śpiewać dla Was.